Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W dzisiejszym odcinku o doniesieniach brytyjskich mediów mówiących o tym, że Ukraina mogłaby wejść ponownie w posiadanie broni jądrowej. Te spekulacje medialne rozszerzyły się o komentarze ekspertów, o dyskusję, debatę. W której wzięli udział także politycy ukraińscy, którzy zaczęli zabierać głos na ten temat. Warto się temu przyjrzeć, bo to oczywiście jest kwestia bezpieczeństwa także państwa polskiego. Pytanie, co oznaczałoby wejście w posiadanie broni jądrowej, czy nawet tylko, w cudzysłowie tylko, brudnej bomby przez, przez Ukrainę i jej ewentualne użycie, co oznaczałoby dla Ukrainy, dla wojny na Ukrainie i dla bezpieczeństwa państwa polskiego. Drugi temat niezwykle istotny to jest temat już mającej kilka dni wypowiedzi, wypowiedzi wiceministra spraw zagranicznych Andrzeja Szejny o tym, że Polska może przejąć większą część odpowiedzialności za pomoc dla Ukrainy po zamrożeniu tego konfliktu. Minęło kilka dni od tej wypowiedzi. Ja o niej wspominałem w jednym z odcinków podcastu geopolitycznego, ale nikt się od niej nie odciął. To słowa skandaliczne oczywiście, ale. Nikt się od niej nie odciął, ani z MSZ, ani w ogóle z rządu, ani z środka prezydenckiego, więc warto przyjrzeć się jej nieco dokładniej i także skonfrontować ją z tymi wszystkimi informacjami, które mamy dotyczącymi tych planów zakończenia wojny na Ukrainie. Zachęcam Państwa do subskrypcji mojego kanału, do naciśnięcia tego przycisku dzwonka, tak aby być na bieżąco. Zachęcam do wspierania kanału, do komentowania, lajkowania, do udostępniania linków w mediach społecznościowych. I przechodzimy do pierwszego tematu. W mijającym tygodniu brytyjski dziennik The Times poinformował, że Ukraina mogłaby w dość krótkim czasie opracować własną broń jądrową, stworzyć ją od podstaw potencjałem swoim, jeżeli chodzi o przemysł jądrowy, no wiemy, że energetyka jądrowa jest mocno rozwinięta na Ukrainie, Ukraina wiel posiada bardzo można powiedzieć, wysoko wykwalifikowane kadry techniczne, jeśli chodzi o inżynierię jądrową, tym bardziej, że był to kraj, który odziedziczył po Związku Radzieckim no, trzeci co do wielkości na świecie arsenał jądrowy. Ukraina dysponowała takim potężnym, rzeczywiście, arsenałem jądrowym już po dezintegracji Związku Radzieckiego. Szacuje się, że to było około 1800 strategicznych głowic jądrowych i 176 międzykontynentalnych rakiet balistycznych. No rzeczywiście, trzeci po Stanach Zjednoczonych i Federacji Rosyjskiej arsenał jądrowy, którego Ukraina zrzekła się na mocy podpisanego memorandum Buda budapesztańskiego. Zresztą, wcześniej jeszcze przetoczyła się taka przez ukraiński parlament, przez Wierchowną Radę debata i Następnie podpisano taką trójstronną deklarację prezydentów Ukrainy, Rosji i Stanów Zjednoczonych dotyczącą zniszczenia całej broni jądrowej rozmieszczonej na terytorium Ukrainy, ale jak mówię, tutaj takim. Takim, taką kropką nad i było właśnie Memorandum Budapesztańskie o gwarancjach bezpieczeństwa, które zostało podpisane przez ówczesnego prezydenta Ukrainy Leonida Kuczmę, prezydenta Rosji Borysa Jelcyna, premiera Wielkiej Brytanii Johna Majora i prezydenta Stanów Zjednoczonych Billa Clintona. To wszystko miało miejsce 5 grudnia 1994 roku, i to Memorandum, memorandum Budapesztańskie zakładało, że sygnatariusze będą szanować. Niezależność, suwerenność istniejących granic Ukrainy i nie będą stosować groźby użycia siły przeciwko integralności terytorialnej czy też politycznej niezależności państwa, państwa ukraińskiego. Te, co się stało z tymi rakietami, z, tą, z tym arsenałem jądrowym Ukrainy, one zostały przewiezione do Rosji i, i tam zniszczone zresztą tutaj, takim, taką symboliczną datą jest 2 czerwca 1996 roku. Wtedy Ukraina ostatecznie straciła status mocarstwa, mocarstwa atomowego. W ramach tak kompensaty ukraiński rząd otrzymał pewne wsparcie finansowe ze Stanów Zjednoczonych. Natomiast no, oczywiście ten temat powraca. Po utracie w 1996 roku przez Ukrainę statusu mocarstwa, mocarstwa jądrowego, ten temat no, jak bumerang właściwie cały czas powraca. Obecnie jest odgrzany przez brytyjskie media, i moim zdaniem to nie jest oczywiście żaden przypadek, że Wielka Brytania wypuszcza taki, no, można powiedzieć, informacyjny balon próbny. Patrzy, jak, jaka będzie reakcja i na Ukrainie, i wśród, wśród Sojuszu Północnoatlantyckiego, i w samej Rosji oczywiście. To jest element moim zdaniem pewnej. Pewnej walki informacyjnej, pewnej operacji psychologicznej prowadzonej przez brytyjskie służby specjalne. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że te wszystkie dywagacje brytyjskiego Timesa o tym, że który się powołuje na ukraińskie Ministerstwo Obrony, na, które, no z których to informacji ma wynikać, że taką, taki podstawowy arsenał jądrowy Ukraina mogłaby stworzyć w ciągu kilku miesięcy. I to na wypadek, gdyby to amerykańskie wsparcie zostało natychmiast wycofane. No to oczywiście mówi się wszystko w perspektywie 20 stycznia 2025 roku, czyli za przysiężenia nowego 47 prezydenta Stanów Zjednoczonych, czyli Donalda, Donalda Trumpa. Ukraina posiada niewątpliwie duży potencjał technologiczny, duży potencjał kadrowy, jeśli chodzi o inżynierię jądrową, o specjalistów w zakresie właśnie tych, tej technologii no i to jest kwestia właśnie tych specjalistów, którzy zostali jeszcze po, że tak powiem, mających doświadczenie w Siłach Zbrojnych Ukraina, wcześniej w Armii Czerwonej, którzy obsługiwali arsenał jądrowy jeszcze Związku Radzieckiego, ale to jest także oczywiście personel, który pracuje w elektrowniach jądrowych, to jest także no, duży potencjał inżynierski, który posiada Posiada Ukraina. Niewątpliwie, wykorzystując taki pluton uzyskany z wypalonego paliwa w reaktorze jądrowym, Ukraina mogłaby teoretycznie dość szybko skonstruować broń podobną jak tutaj. Pisze zresztą brytyjski dziennik podobną konstrukcją do bomby Fat Man zrzuconej na Nagasaki w 1945 roku. Natomiast, no, też oczywiście warto, warto też wczytać się w to, co, to, co napisał The Times, po, który powołuje się na Oleksija Iżaka z Ukraińskiego Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych, który mówi o tym, że Ukraina ma wystarczającą ilość plutonów, plutonu do do reaktorów jądrowych, który no, pozwoliłby wyprodukować właśnie głowice bojowe o małej mocy, które mogłyby być użyte do niszczenia infrastruktury, czy też baz, yy, stricte, baz wojskowych, czy szeroko pojętej infrastruktury krytycznej przeciwnika. No i tutaj oczywiście warto się zastanowić, czy taka na prędce skonstruowana broń jądrowa nie mówię teraz o brudnej bombie, ale o nawet takiej bro taktycznej broni jądrowej miałaby Potencjał do odstraszenia Federacji Rosyjskiej, czy wręcz odwrotnie, spowodowałaby jeszcze większą eskalację, wejście na drabinę eskalacyjną wojny jądrowej. No w moim ocenie jest absurdem twierdzić, że jakaś na prędce skonstruowana yy, taktyczna broń jądrowa przez Ukrainę i u, użyta przeciwko Federacji Rosyjskiej spowodowałaby, że Rosja nagle yy, wywiesiłaby białą flagę i i poddała się woli geopolitycznej Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. No to jest absurd. Znając doktrynę doktryny i polityki zagranicznej, i doktryny wojskowe Federacji Rosyjskiej można z całą mocą powiedzieć, i należy to podkreślić, że użycie takiej broni przeciwko Federacji Rosyjskiej spowodowałoby odwet nuklearny. I to, i, i to na dużą skalę odwet nuklearny, co skończyłoby się być może eskalacją do poziomu, do poziomu globalnej wojny nuklearnej, gdyby Brytyjczycy i Amerykanie wspierali Ukrainę w tego, typu, w tego typu działaniach. Tutaj oczywiście też warto powiedzieć o tym, że doradca biura prezydenta Ukrainy, Michał Podolak w komentarzu właśnie po tym artykule brytyjskiego Timesa stwierdził, że Ukraina nie ma zamiaru tworzyć bomby jądrowej, że tutaj, że tak powiem, konsultuje wszystko z sojusznikami i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, niewątpliwie warto też przywołać te słowa. Wołodymyra Zełenskiego, który, który mówił także w rozmowie z Donaldem Trumpem podczas swojej wizyty w Stanach Zjednoczonych, że Ukraina stoi przed wyborem. Albo przystąpi do NATO, albo odbuduje swój arsenał nuklearny. To był swoisty szantaż, którego użył Zełenski. Zełenski, który... No, którego, tak jak mówię, wielokrotnie kadencja prezydencka wygasła 20 maja bieżącego roku. Pytanie, kiedy będą wybory, wiele wskazuje na to, że poza przysiężeniu Donalda Trumpa jest możliwe, będzie możliwe zorganizowanie jakichś jakiś, no właśnie wyborów prezydenckich na Ukrainie. Pytanie, jak to ma wyglądać yy, samo zawieszenie broni, samo zamrożenie tego konfliktu, i tak dalej. Yy, niemniej jednak no, ta wypowiedź zełęskiego, który Zresztą także w Brukseli wypowiadał tego typu słowa o tym, że albo Ukraina będzie miała broń jądrową, albo dołączy do jakiegoś sojuszu, takiego jak NATO. Tak, takie słowa padły zresztą, zresztą w Brukseli w październiku bieżącego, bieżącego roku. No, musimy sobie zdawać sprawę, że wejście w posiadanie przez Ukrainę broni jądrowej spowoduje regionalny wyścig zbrojeń. Trudno sobie wyobrazić sytuację, w której Ukraina będzie posiadała samodzielnie wytworzoną broń jądrową. I będzie i to władze w Kijowie mogłyby użyć, decydować o użyciu takiej broni jądrowej. I trudno sobie wyobrazić, że nagle Niemcy, Polska czy inne kraje regionu nie będą chciały wejść w posiadanie własnej broni jądrowej. To będzie oznaczało eskalację, eskalację także jeśli chodzi o wyścig zbrojeń w regionie. To jest sytuacja niezwykle trudna, dlatego że w sensie strategicznym, dlatego że państwo ukraińskie, które jest dzisiaj absolutnie zależne od dostaw uzbrojenia, od dostaw, no także od pomocy finansowej z zachodu, stosując już dzisiaj szantaż nuklearny, no wystawia sobie bardzo złe świadectwo. W sytuacji, kiedy Ukraina byłaby państwem dysfunkcyjnym pod względem gospodarczym, a posiadała broń jądrową, byłaby krajem niezwykle niebezpiecznym. To także oczywiście groźba proliferacji broni jądrowej do różnego rodzaju organizacji terrorystycznych. Państwo ukraińskie dzisiaj bez wsparcia Zachodu, bez wsparcia finansowego, no trudno, aby było państwem, które jest w stanie zapewnić sobie bezpieczeństwo także wewnętrzne. To byłaby niezwykle niebezpieczna sytuacja i no, trudno sobie w ogóle wyobrazić co, coś takiego. Moim zdaniem, taka chałupnicza, czy jakaś taka na prędce konstruowana taktyczna broń jądrowa nie miałaby żadnego efektu odstraszającego Rosję, natomiast byłaby niezwykle niebezpieczna w relacjach ukraińsko-polskich. No bo trudno sobie wyobrazić sytuację, że elity ukraińskie mają pretensje do Polski, zachowują się do Polski wobec Polski bardzo roszczeniowo, bardzo aroganckie. A jednocześnie posiadają broń jądrową i mogą użyć szantażu nuklearnego, niekoniecznie względem Ros Rosji. To jest szalenie niebezpieczna sytuacja i absolutnie nie wolno dopuścić do tego, aby Ukraina weszła w posiadanie broni jądrowej. W minioną niedzielę, 10 listopada. 2024 roku w programie Siódmy Dzień Tygodnia wiceszef polskiego MSZ Andrzej Szejna przekonywał, że Polska może przejąć dużą część kosztów wsparcia Ukrainy. To, to są słowa skandaliczne. Tutaj warto zacytować nieco, nie, 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 nieco więcej. Ten, ten, ten wywód, ten sposób myślenia pana Andrzeja Szejny. To jest cytat. My zachęcamy administrację Donalda Trumpa, żeby. Filozoficzno-politycznie filozoficzno na to spojrzeć. Po pierwsze, ten pokój musi być zawarty wedle prawa międzynarodowego. Po drugie, zachęcamy naprawdę i o tym mówił pan premier Donald Tusk i mówił o tym pan minister Radosław Sikorski, że my jesteśmy gotowi przejąć dużą część kosztów wsparcia i myślimy o tym i działamy w tym kierunku wsparcia dla Ukrainy oraz wsparcia jako jeden z fundamentów polityki transatlantyckiej. Yy oraz transatlantyckich y, relacji oraz NATO. Mówię tutaj o Unii Europejskiej i Polsce. Koniec cytatu. Dość zawiły, wy, dość zawiły wywód wiceszefa polskiego MSZ-u, natomiast no, to są słowa skandaliczne. Co to znaczy, aby filozoficzno-politycznie spojrzeć? Politycy nie są tutaj od filozofowania, tylko od realizacji racji stanu, od tego, aby realizować politykę realną, a nie jakiś opartą na mrzonkach, na jakichś filozofiach, fantazjach. Druga sprawa to, że mówi, powołuje się tutaj Andrzej Szejna na Donalda Tuska, na Radosława Sikorskiego i mówi o tym, że, to jest cytat, my jesteśmy gotowi przejąć dużą część kosztów wsparcia, koniec cytatu, no to warto zadać pytanie, czy ktokolwiek pytał Polaków o to, czy są gotowi ponosić kolejne koszty wspierania niewdzięcznej Ukrainy, która się posuwa, tak jak powiedziałem, do szantażu wobec Zachodu, mówiąc o tym, że albo wejdzie, do, wstąpi do NATO, albo będzie pracować nad własną bronią jądrową. Mamy do czynienia ze skandalicznymi słowami Wołodymyra Zełenskiego, który oskarża Polskę o zbyt małą pomoc, wysuwa kolejne roszczenia. Mamy do czynienia z zablokowaniem ekshumacji polskich ofiar ukraińskiego ludobójstwa na narodzie polskim. Mamy do czynienia z kultem, z kultem zbrodniarzy, ludobójców, jak Bandera i Szuchewicz na Ukrainie. I tak dalej, i tak dalej. No mamy do czynienia z kuriozalną sytuacją, gdzie członek rządu, gdzie jeden z najważniejszych ludzi w MSZ-cie mówi o tym, że Polska jest gotowa przejąć dużą część kosztów wsparcia Ukrainy. Domyślę już po zamrożeniu tego konfliktu, co zapowiada Donald Trump. No przecież to jest absolutnie niedopuszczalne. To jest absolutnie niedopuszczalne i musimy sobie zdawać sprawę, że my wszyscy za to zapłacimy. Już dzisiaj... Ten spadek siły nabywczej złotówki, ta, ten poziom inflacji, ta drożyzna, która panuje w usługach itd., yy, itd. Tak tak w Polsce jeszcze się bardziej pogłębi. Jeszcze się bardziej pogłębi. Musimy sobie zdawać sprawę, że dzisiaj bez twardego postawienia sprawy, bez twardego yy, wyartykułowania polskich interesów w relacjach z Ukrainy, ukraińskie roszczenia wobec państwa polskiego będą rosły. I dlatego musimy sobie zdawać sprawę, że tego typu słowa są absolutnie niedopuszczalne, a to, że od 10 listopada nikt z rządu nie odciął się od tych słów, no jest niebywałem wręcz skandalem. Jest niebywałem wręcz skandalem, tym bardziej, że tym bardziej, że zdajemy sobie sprawę, iż geneza konfliktu na Ukrainie jest o wiele bardziej skomplikowana niż przekazuje nam to oficjalna propaganda. I tutaj rzeczywistość wcale nie jest czarno-biała. Poświęcę temu zresztą osobny odcinek podcastu geopolitycznego. Wrócę do tego, bo ponieważ wielokrotnie o tym mówiłem, ale wypada to, to przypominać. Też warto zauważyć, że dzisiaj nie ma żadnych szans na to, że Ukraina wygra tę wojnę, wbrew temu, co mówił prezydent Andrzej Duda 11 listopada na obchodach święta Niepodległości. Nie, Rosjanie dzisiaj kontrolują około 20% terytorium Ukrainy. Być może się to jeszcze zwiększy, bo Rosjanie prą do tego, aby zająć no, pełne granice tych obwodów, które Ukrainy, które kontrolują. W związku z tym w związku z tym to się może pogłębić i nie ma żadnej szansy na to, że Ukraina zwycięży, wręcz odwrotnie Ukraina będzie uzależniona od kroplówki finansowej z zagranicy. Jeżeli po Polski na to zwyczajnie nie stać. Natomiast oczywiście są takie głosy, które mówią o koncepcji Ukropolu, jakiejś federacji polsko-ukraińskiej, mówią o jednym państwie i dwóch narodach, ale to, jest, to są wizje skrajnie antypolskie, są to wizje. Nie tylko sprzeczne z polską racją stanu, ale także godzące w egzystencję narodu polskiego i na to absolutnie trzeba reagować. No tutaj warto zadać pytanie, kto wybiera tego typu ludzi, którzy mówią o tym, że Polska ma przejmować dużą część kosztów wsparcia Ukrainy. To jest niewyobrażalne. Dziękuję Państwu za uwagę. To nie nasza wojna.